Szanowni Państwo, cieszę się, że mogę się z Państwem ponownie spotkać. Już 2 tygodnie nie widzieliśmy się, więc chciałbym Państwu przekazać kolejne informacje. Epidemia nie minęła, dalej niepokoi nas bardzo liczba zakażeń. Pojawiają się też obawy, co będzie w przyszłości, co będzie potem. Proszę zwrócić uwagę na to, że media nagłaśniają kwestie nieuniknionych zwolnień. W wielu firmach pojawiają się pogłoski o możliwych zwolnieniach, cięciach płac także w sferze budżetowej. Chciałbym w tej sytuacji bardzo jasno i bardzo klarownie powiedzieć, proszę Państwa, jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać zatrudnienie i płace w Uniwersytecie Medycznym na tym samym poziomie co obecnej. Nigdy nie planowaliśmy i nie planujemy żadnych zwolnień i obniżek pensji. Musimy uważnie przeanalizować wydatki i planowane inwestycje i to robimy. Tam będziemy szukać oszczędności w przyszłości. Jeszcze raz podkreślam, utrzymanie wynagrodzenia pracowników jest i będzie dla nas wszystkich absolutnym priorytetem. Czym zajmowaliśmy się w ostatnich dniach? Po pierwsze, na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu w środę zmieniliśmy statut Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego tak, żeby uruchomić nową ERKę przy ulicy Chałubińskiego. I tutaj jeszcze raz dziękuję pracownikom uczelni i szpitala, dzięki którym to się wydarzyło. Dziękuję zespołowi pod kierunkiem pana profesora Waldemara Goździka. Wiem, Waldku, ile was wszystkich to kosztowało i jeszcze raz dziękuję. Proszę Państwa, ja jestem głęboko przekonany o tym, że to jest właśnie przykład działań, gdzie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w naturalny sposób przejął rolę lidera. Obiecuję Państwu, że takie działania będziemy powtarzać. Uniwersytet Medyczny jest i powinien być liderem w tych trudnych sytuacjach. Mamy ku temu wszystkie potrzebne kompetencje. Sprawdza się współpraca, zaangażowanie, działanie wspólne na rzecz tego właśnie wspólnego dobra. Kolejna sprawa. Moją nieustającą, całego kolegium rektorsko-dziekańskiego, nieustającą troską są kwestie związane z zaliczeniami, egzaminami. Proszę Państwa, wczoraj dostałem list, bardzo osobisty list od pani Dominiki, studentki 6 roku. Pozwólcie Państwo, że przeczytam kilka zdań. Ten list zawiera sporo gorzkich słów, co pani Dominiko, dziękuję za ten list. Pozwólcie Państwo, że odczytam, tak jak powiedziałem, kilka zdań. Od początku pandemii nie otrzymaliśmy praktycznie żadnych informacji, ponieważ zdania myślimy, staramy się, są dla mnie jako studentki słowami bez przekazu, nie rozwiązaniami na miarę uniwersytetu, na miarę jednostki, w której pracuje tysiące osób. I dalej. Minął miesiąc, zajęcia zdalne zakończyliśmy, wszyscy czekaliśmy na kolejne wieści, bo dalej bez zaliczenia do egzaminu podejść nie możemy. Niestety znów było podobnie. Staramy się, zalecamy. Na tym etapie pouczyłam się jako studentka, że nie jestem ważna dla uczelni. Pani Dominiko, szanowni studenci, zapewniam Państwa, że jesteście Państwo ważni. Jesteście Państwo dla nas bardzo ważni. Zwracam się do Was wszystkich. Rozumiem Waszą frustrację. W tym liście jest jeszcze dużo innych gorzkich słów, ważnych słów, krytycznych słów, z których wyciągniemy lekcje. I to nie jest krytyka dla krytyki. To są ważne słowa. Podzielam Państwa frustrację. Wierzcie mi Państwo, że podobnie jak Państwo, chciałbym uzyskać informacje, które Państwu przekażę. I tutaj się nie usprawiedliwiam, ale zrozumcie Państwo, że nie wszystko od nas zależy. Nie możemy podjąć samodzielnych kroków, bo to może w przyszłości rodzić pewne konsekwencje prawne, ponieważ musimy dostosować się do określonych reguł, żeby nikt w przyszłości nie podważył Państwa dyplomów. Dzisiaj rozmawiałem z Ministerstwem Zdrowia, wczoraj z Ministerstwem Nauki i dostałem bardzo jasne informacje. Proszę Państwa, jeśli podejmiemy jako Uniwersytet Medyczny
Nie tylko my we Wrocławiu, ale we wszystkich miastach, gdzie uniwersytety medyczne są. Przedwczesne decyzje. Nasze dyplomy mogą w Unii nie zostać uznane. Dlatego, że Unia Europejska jednoznacznie przedstawiła stanowisko nieprzewidujące żadnych modyfikacji. Pewne minima muszą być zrealizowane. I dlatego, proszę Państwa, chcę powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli spotkanie wszystkich dziekanów. Ministerstwo Zdrowia przewiduje stopniowe odmrażanie od końca maja. Przede wszystkim chodzi o zrealizowanie praktycznego nauczania. Te 20%, a już teraz 40% zajęć praktycznych, które może być zdalnie realizowane, zostaje. Ale proszę Państwa, konkretne informacje i konkretne decyzje zapadną w ciągu najbliższych 10-12 dni i natychmiast te decyzje przedyskutuję z Państwem i przedstawię Państwu. Pani Dominika w swoim liście poruszyła bardzo wiele innych kwestii. Te kwestie wszystkie będą dyskutowane i dlatego w poniedziałek o 8:30 rano będziemy mieli spotkanie z dziekanami Wydziału Lekarskiego i Lekarsko-Stomatologicznego i ze starostami wszystkich studentów, również ze starostami z English Division. Poinformuję Państwa, dostaniecie Państwo pełną informację o tym. Co przed nami? Proszę Państwa, 11 maja wracamy do wyboru elektorów. Przeprowadziliśmy próbne głosowania elektroniczne, żeby się do tego procesu jak najlepiej przygotować. Usunęliśmy błędy. Sporo rzeczy trzeba było zmodyfikować i dlatego tym bardziej cieszę się, że podjęliśmy decyzję o próbnym głosowaniu. Bo mam nadzieję, że te wszystkie niedociągnięcia zostały wyeliminowane. Uczymy się, rozwiązujemy problemy i myślę, że jesteśmy przygotowani do drugiej tury wyborów. Bardzo Państwa proszę o wzięcie w nich udziału, bo to niesłychanie ważny moment dla nas wszystkich. I na końcu jeszcze jedno. Sytuacja epidemiczna, tak jak Państwo obserwujecie, jest wciąż trudna i daleka od tak zwanej stabilnej. Nie dajmy się zwieść. Patrzmy na liczbę zachorowań. Zachowujmy samodyscyplinę, dbajmy o ochronę siebie i swoich bliskich. Zrozumiała jest tęsknota za tym, żeby wrócić do normalności. Ja też, tak jak wszyscy Państwo, za nią tęsknię. Okażmy jeszcze trochę cierpliwości. Jestem pewien, że to już niedługo. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.